Księgi apokryficzne, w tym Księga Henocha. Słowo apokryf dosłownie oznacza niejasny. Jest to tytuł używany do opisania ksiąg o wątpliwym pochodzeniu i wątpliwym autorstwie, które jednak zostały znalezione w połączeniu z Pismem Świętym. Znajdujemy pewne apokryficzne księgi zawarte w Septuagincie. Znajdujemy również wiele religijnych zwojów o charakterze apokryficznym wśród zwojów znad Morza Martwego. To pomieszanie tekstów doprowadziło do zamieszania i otworzyło niektórym drzwi do kwestionowania kanonu Pisma Świętego. Dla Kościoła rzymskokatolickiego kanoniczność niektórych ksiąg apokryficznych została wyraźnie potwierdzona przez Sobór Trydencki w 1546 roku naszej ery, rzymskokatolicki Sobór Ekumeniczny. Istnieją jednak poważne powody, dla których księgi te zostały odrzucone i nie są traktowane jako natchnione Słowo Boże, zarówno przez chrześcijan nierzymskokatolickich, jak i przez innych, którzy na poważnie podchodzą do tego, co jest Słowem Bożym. Dlaczego są odrzucane? Najbardziej pomijanym dowodem, dla którego księgi te zostały odrzucone jako Słowo Boże, jest po prostu to, że nie są one natchnione. Niektórzy ludzie odnoszą wrażenie, że o kanoniczności tych ksiąg zadecydował komitet oddalony o wiele lat od ich oryginalnego autorstwa. W rzeczywistości jest wyraźnie powiedziane, że kanon Starego Testamentu został ustalony przez Sobór w Jamni około 90 roku naszej ery. Pogląd ten został zdyskredytowany jako nieuzasadnione przypuszczenie. Naukowcom nigdy nie przychodzi do głowy, że Bóg dał człowiekowi objawienie i że zostało ono przyjęte jako takie objawienie przez wiernych, do których było skierowane. Szczerze mówiąc, wiele z tak zwanych ksiąg apokryficznych zostało odrzuconych, ponieważ były oczywistymi intruzami. Udawały coś, czym nie były. Nie chcę być jednak oskarżony o wywyższanie się. Jeśli księgi apokryficzne nie były natchnione, znajdą się na to dowody. Sami Żydzi nie traktowali ksiąg apokryficznych jako Pisma Świętego. Ani Józef Flawiusz, żydowski historyk żyjący w okolicach 37 do 100 roku naszej ery, ani Filon Aleksandryjski, filozof żydowski, żyjący około 20 roku przed naszą erą do 40 roku naszej ery, nie cytowali apokryfów jako natchnionych. Co ważniejsze, żaden z autorów Nowego Testamentu, Mateusz, Marek, Łukasz, Jan, Paweł, Piotr, Jakub czy Juda, nie cytowali z tych ksiąg. Juda może być proponowany przez niektórych jako wyjątek, ale zajmę się tym wkrótce. Tak zwani ojcowie Kościoła wypowiadali się przeciwko apokryfom, na przykład Orygenes, Cyryl Jerozolimski, Atanazy i wielu innych. Jerom, czyli żyjący w latach 340 do 420 naszej ery, tłumacz łacińskiej Biblii Wulgaty, odrzucił apokryfy, nie traktował ich jako Pisma Świętego. Pisząc w jego prologu do ksiąg Salomona, czyli Przysłów, Eklezjastesa i Pieśni nad Pieśniami, Jerom mówi: Kościół czyta Judytę, Tobita i księgi machabejskie, ale nie zalicza ich pism do kanonicznych, więc nie czyta tych dwóch tomów dla zbudowania ludu, ani dla nadania autorytetu doktrynom Kościoła. Marcin Luther i inni reformatorzy rzymskokatoliccy odrzucili apokryfy jako takie, których nie byli w stanie
zaliczyć do kanonicznych. Nie traktowali ich jako kanonicznych. Reszta Pisma Świętego. Pomijając milczenie, jak reszta Pisma Świętego ocenia apokryfy, popełnia się błąd. Charakter tych ksiąg i podtrzymywane przez nie doktryny są sprzeczne z natchnionym Słowem Bożym. Na przykład rzymskokatolicka praktyka modlitwy za zmarłych pochodzi z apokryficznej drugiej księgi machabejskiej 12:44-46. I należy pamiętać, że Kościół rzymskokatolicki na kontrreformacyjnym Soborze Trydenckim nadał apokryfom pełny status kanoniczny. Był to oczywiście błąd, pomyłka, ale zrobiono to koniunkturalnie. Zaprawdę takie modlitwy za zmarłych są próżne i bezużyteczne. Rzeczywiście, jak mamy uciec, jeśli w tym życiu odrzucimy zbawienie, jak mówi list do Hebrajczyków 2:3? No nic się nie da zrobić. Jeśli ktoś już umrze, to martwy lew jest w gorszym położeniu niż żywy pies. Nie ma takiej możliwości, aby po śmierci cokolwiek zmienić. Pan Jezus Chrystus potwierdza stały stan umarłych w relacji o bogaczu i Łazarzu. Nadto między nami a wami jest przepaść wielka, tak iż ci, którzy by chcieli przejść stamtąd do was, nie mogą, ani ci, którzy by chcieli przejść stamtąd do nas, nie mogą przejść do nas. Łukasza, 16 rozdział, 26 werset. Proroctwo Henocha. Jeśli chodzi o księgę Judy, Juda podaje nam proroctwo Enocha. Enoch, 7 od Adama, prorokował o tym, mówiąc: oto Pan przychodzi z 10 000 swoich świętych, aby wykonać sąd nad wszystkimi i przekonać wszystkich bezbożnych spośród nich o wszystkich ich bezbożnych uczynkach, które bezbożni popełnili, i o wszystkich ich twardych mowach, które bezbożni grzesznicy wypowiedzieli przeciwko Panu, przeciwko Niemu. List Judy, 14 i 15 werset. Wśród zwojów z nad Morza Martwego znajduje się wiele rękopisów tekstu znanego jako Księga Henocha. Proroctwo Judy znajduje się w nim. Co ciekawe, księga ta nie została uwzględniona przez żydowskich tłumaczy Septuaginty i nigdy nie zyskała popularności zarówno wśród Żydów, jak i chrześcijan. Nigdy nie znaleziono żadnej kopii w języku hebrajskim. Wszystkie zwoje Enocha znalezione w Qumran są w języku aramejskim. Księga składa się z 5 części, z których pierwsza poświęcona jest upadłym aniołom i fantazyjnej interpretacji Księgi Rodzaju 6:4. Czyta się to jak grecką mitologię, a nie jak Pismo Święte. Człowiek nadal zajmuje się tak pikantnymi tematami w popularnych mediach dzisiejszych czasów. Czyta się to jak grecką mitologię, a nie jak Słowo Boże. Zajęcie człowieka takimi pikantnymi tematami trwa nadal w popularnych mediach dzisiejszych czasów. Księga Henocha została najprawdopodobniej napisana po liście Judy, a autor wykorzystał proroctwo Judy, aby uprawomocnić swój tekst. Biorąc pod uwagę niezwykły charakter życia Enocha, prawdziwego Enocha z rodzaju 5 rozdział Księgi Rodzaju 21-24, naturalnie wzbudza on duże zainteresowanie. To, że ktoś wziął cytat Judy i zbudował wokół niego tekst, nie jest zaskakujące. Takie pseudoepigraficzne teksty, fałszywe przypisanie autorstwa w celu nadania pismom większej legitymizacji, nie były rzadkością. Niezależnie od tego, nie można wierzyć, że Juda zaczerpnął swój cytat z takiej księgi. I podobnie jak pierwsi chrześcijanie, przyjmujemy jego krótki list jako natchnione Słowo Boże i odrzucamy Księgę Henocha jako fałszywą. Wartość ksiąg apokryficznych jest tutaj bardzo ciekawym punktem. Jeśli chodzi o wartość ksiąg apokryficznych, Księgi Machabejskie i pierwsza i druga dostarczają nam nieco historycznych spekulacji opisu cichego okresu między Starym a Nowym Testamentem. Między Starym a Nowym Testamentem było 400 lat milczenia Boga i w tamtym czasie nie powstały żadne natchnione przez Boga pisma. Niemniej jednak przyjmujemy te pisma
jak księgi machabejskie pierwsze i drugie, jak pisma Józefa, Flawiusza, Juliusza Cezara, Herodota lub Gala Anonima lub jakiegokolwiek innego świeckiego historyka. Jeśli chodzi o pozostałe książki, są one ciekawe, interesujące dla osób badających ten okres, ale w przeciwieństwie do Jeremiego nie mogę ich polecić nawet w celu zbudowania, jeśli samo Pismo Święte nie zawiera takich pochwał. I uderzające jest dla mnie to, że taki przykład z życia pewnego chrześcijanina mogę tutaj przytoczyć, że jego kolega z liceum, samozwańczy ateista, uznał księgi apokryficzne za najprzyjemniejsze, gdy faktycznie je czytał i porównywał z Biblią. Czy powinno nas dziwić, że miały one największy rezonans w naturalnym, nienarodzonym na nowo człowieku? Człowiek cielesny nie pojmuje tego, co jest z Ducha Bożego, bo to jest dla niego głupstwem i nie może tego poznać, bo to jest coś, co ma być duchowo rozeznane. Tak mówi nam drugi list do Koryntian 2,14. Dlatego ludziom idącym do piekła te fałszywe książki się podobają. Aby dopełnić tę historię, wiele lat później ten chrześcijanin dowiedział się, że ten człowiek został zbawiony. I zaprawdę zadziwiająca jest łaska Boża. Przypomina to werset, ponieważ jesteś letni, ani zimny, ani gorący, wyrzucę cię z moich ust. Objawienie 3,16. Zaprawdę obojętność jest często większym wrogiem dla duszy niż jawna wrogość. Podsumowując, odrzucamy księgę Henocha, tak samo jak wszystkie inne księgi apokryficzne. I żaden prawdziwy wierzący nie powinien mieć żadnego związku z żadną tego typu literaturą.